reverie of all that life can be. Though you have suffered pain, your spirit soars and sees. Ania z Zielonego Wzgórza. Odcinek trzeci. Poranek na Zielonym Wzgórzu. To był wyjątkowo ciepły czerwiec. Drzewa na wyspie księcia Edwarda kwitły. Właśnie tu, na Zielonym Wzgórzu, Maryla i Mateusz zdecydowali się na adopcję chłopca, który mógłby im pomóc w pracach na gospodarstwie. Ale zamiast chłopca przybyła mała, rudowłosa dziewczynka, Anna Shirley. Mateusz i Maryla nie wiedzieli, co zrobić. Mateusz był pewny, że poradzi sobie z pracą, ale Maryla była innego zdania. Chciała chłopca, a nie małą dziewczynkę. Czas się ubrać. Czyż nie jest tu pięknie? To duże drzewo i pięknie kwitnie, ale nie wydaje pięknych owoców. Są małe i robaczywe. Wielka szkoda, ale i tak jest przecudowne. Nie miałam na myśli tylko drzewa.
Wszystko jest tu piękne. Tak promiennie piękne. Ogród, drzewa, strumyk, cały ten wspaniały świat. Czy w taki piękny ranek nie kocha pani świata? Słyszę śmiech strumyka, który tam płynie. Cudownie, że na zielonym wzgórzu jest strumyk. Rzeczywiście. Może pani pomyśleć, że nie powinno mi to sprawiać różnicy, skoro i tak nie zamierzacie mnie zatrzymać, ale to dla mnie bardzo ważne. Wspomnienia o tym miejscu będą dla mnie bardzo przyjemne, nawet jeżeli już więcej go nie zobaczę. Poza tym, mam przedziwne uczucie, że tu jest moje miejsce. Dziś nie czuję już głębokiego smutku. Nie w taki poranek. Chociaż już nigdy więcej nie przeżyję tak cudownego poranka. Inne poranki też pewnie będą piękne. Powinnam się cieszyć, że miałam okazję przeżyć taki poranek jak ten. A jednak jest mi smutno. Wyobrażam sobie, jak musi tu być pięknie. Tak się cieszyłam, że to będzie mój dom. Ale wy wolicie chłopca. Taki mój los. Lepiej się ubierz i zejdź na śniadanie. Teraz nie ma czasu na marzenia. Umyj się i uczesz włosy. Zostaw otwarte okno, a pościel połóż w nogach łóżka. I pośpiesz się. Jestem gotowa. Dzień dobry, panie Cuthbert. Dobrze pan spał? Tak, dzień dobry. Jestem głodna jak wilk. Świat nie wygląda dziś tak strasznie jak wczoraj wieczorem. Bardzo się cieszę, że świeci słońce. Deszczowe poranki też lubię. Właściwie każdy poranek jest ciekawy. Nieprawdaż? Nie wiemy, co wydarzy się w ciągu dnia, więc wyobraźnia ma pole do popisu. Ale to dobrze, że dziś nie pada. W słoneczny dzień łatwiej mieć dobry humor i sprostać nieszczęściom. Ale łatwo stracić nadzieję, jeśli czeka nas wiele nieszczęść. Jeśli to możliwe, przestań na chwilę mówić i zjedz śniadanie. Smacznego. Ania była smutna. Zdała sobie sprawę, że cokolwiek powie, nie zmieni to decyzji Maryli. Musiała się komuś zwierzyć ze swoich smutków, ale to chyba był błąd, więc milczała. Mateusz wstał od stołu. Nie rozumiał postępowania Maryli. A Maryla zdała sobie sprawę z sytuacji Ani. Poczuła głęboki żal. Czy mogłabyś sprzątnąć ze stołu? Pewnie. Mogę też pozmywać. I nie zbijesz niczego? Skądże? Chociaż lepiej umiem opiekować się dziećmi. Szkoda, że nie ma tu dziecka. Myślę, że nie chcę tu więcej dzieci niż mam w tej chwili. Wystarczy, że z tobą mamy problem. Gdybym nagle zmarła, umiałabyś przejąć moje obowiązki? Na moim bracie nie można polegać. Ja myślę, że jest wspaniały i ma wielkie serce. Zauważyłam, że pani ma te same wartości. Na początku była pani bardzo cicha, ale słuchałam uważnie wszystkiego, co pani mówi.
Teraz rozumiem, dlaczego oczarowałaś mojego brata. Cały czas bujasz w obłokach, ale zajmiemy się tym później. Mam dużo do zrobienia, bo po południu muszę pojechać do White Sands, do pani Spencer. Muszę się dowiedzieć, co się stało. To dotyczy ciebie, więc pojedziesz tam ze mną. Gdy skończysz z naczyniami, idź na górę i pościel łóżko. Dobrze. Dobrze ci idzie. Dziękuję. Co robisz? To ścielenie łóżka, a nie boks. Ta pościel nie chce się mnie słuchać. Pierze ułoży się równo, gdy uderzysz je o tak. Rozumiem. Spróbuję sama. Jak skończysz, zaczekaj na mnie w ogrodzie. Dobrze. Chcę, żebyś u pani Spencer pokazała dobre maniery. Nie sprawię kłopotu. Co się dzieje? Dlaczego tu siedzisz? Nic na to nie poradzę. Znowu jestem smutna. Nie ma sensu, bym zakochiwała się w tym miejscu, skoro nie mogę tu zostać. Jeżeli wyjdę i zobaczę wszystkie drzewa, kwiaty i strumyk, to na pewno się w nich zakocham. I tak jest mi trudno, więc po co bardziej utrudniać? Te wszystkie kwiaty i drzewa mnie wzywają. Mówią: Aniu, chodź do nas. Pobawmy się. Chodź do nas. Lepiej, żebym tego nie słyszała. To okropne. Tak się cieszyłam, gdy myślałam, że tu zamieszkam. Marzyłam, że będę miała tu tyle rzeczy do kochania i nic mi w tym nie przeszkodzi. Ten sen się już skończył. Pogodziłam się z moim losem. Więc lepiej, żebym nie wychodziła, bo znów się z nim pokłócę. Pani Cuthbert, jak nazywa się ta pelargonia na oknie? To zwykła pelargonia. Ten piękny kwiat musi mieć jakieś imię. Myślała pani o tym? Wobec tego wymyślę mu jakieś imię. Myślę, że można by nazwać ją Bonnie. Czy mogę tak do niej mówić, gdy tu jestem? Proszę bardzo, powiedz mi tylko, jaki to ma sens. Lubię, gdy rzeczy mają imiona, nawet jeżeli to tylko kwiaty. Dzięki temu upodabniają się do ludzi, prawda? A może gdy nazywamy ją tylko pelargonią, to jest jej bardzo smutno i cierpi? Nie chciałaby pani chyba, by zwracano się do niej kobieto zamiast pani Cuthbert.
Dlatego nadałam imię tej czereśni, którą rano widziałam z okna mojej sypialni. Nazwałam ją Królowa Śniegu, bo jest cała w bieli. Oczywiście wkrótce przestanie kwitnąć, ale od czego mamy wyobraźnię? Muszę przyznać, że nigdy nie spotkałam takiej osóbki jak ta dziewczyna. Mateusz miał rację, ona jest dość interesująca. Nawet teraz zastanawiam się, czym może mnie jeszcze zaskoczyć. Na mnie też będzie chciała rzucić zaklęcie, tak jak na Mateusza. Cóż, Mateusz jest nierozsądny. Nie ma sensu, by dziewczyna została z nami. Twoja biel mnie zachwyca. Tysiące pąków czereśni. Mam marzenia, wielkie marzenia, ale nie mogą się spełnić. Chciałabym zostać tu, ale zdaje się, że muszę odejść. Ale dobrze to. Cudo pozostanie jedynie snem. Poranne słońce całuje drzewa, które otwierają ramiona i wiją się z nami. Strumyk mieni się tysiącem barw. Przyroda wzywa mnie. Chciałabym zostać tu, ale zdaje się, że muszę odejść. Ale dobrze, to cudo pozostanie jedynie snem. Dziękuję, panie Kader. Do zobaczenia. Zjemy dziś obiad nieco wcześniej. Mateuszu, nie będziesz dziś potrzebować powozu? Pojadę do pani Spencer i wyjaśnię całą sprawę. Oczywiście wezmę Anię ze sobą. Pani Spencer na pewno postara się odesłać ją z powrotem do sierocińca. Przygotuję ci herbatę. Postaram się wrócić do domu na czas i wydoić krowy. Mateusz milczał. Nie było sensu kłócić się z Marylą. Zawsze robiła wszystko po swojemu i trudno było ją do czegokolwiek przekonać. Sprzeciwianie się jej nie miało sensu. Nigdy nawet nie próbował. Był tu dziś rano Jerry Butte. Powiedziałem, że zatrudnię go do pomocy latem.
Przypominam ci, że to właśnie ty wymyśliłeś, abyśmy adoptowali chłopca z domu dziecka do pomocy w gospodarstwie. Żegnaj, Bonnie. Żegnaj, królowo śniegu. Żegnaj, panie Cadbert. Nigdy pana nie zapomnę. Co czeka mnie jutro? Co stanie się dziś? Co przygotował dla mnie los? Chcę spojrzeć jeszcze raz, tylko jeden raz na moje marzenia i sny. Co się jutro wydarzy? Czy będzie świeciło słońce? Pomóż mi, proszę, pomóż mi. Tak mi żal. Długo po odjeździe Ani Mateusz słyszał jej głos w swojej głowie. Dlaczego nie powiedział Maryli, że chce, by Ania tu została? Długo nie mógł pogodzić się ze swoim tchórzostwem. Przez całe popołudnie Mateusz nie wrócił do pracy. Rozmyślał o Ani i miał nadzieję, że jego siostra zmieni zdanie i wróci razem z dziewczynką, więc postanowił na nie poczekać. Tylko to był w stanie zrobić. Tymczasem Marylę też dręczył głęboki smutek i nie chciała, by Ania wracała do sierocińca. Ania czuła to, ale nie wiedziała, jak może przekonać Marylę do zmiany zdania. Postanowiłam, że będę cieszyć się z tej przejażdżki. Słucham? Wiem, że jeżeli sobie postanowię, to mogę cieszyć się z każdej rzeczy, która mnie spotyka. Dlatego nie będę myśleć o tym, że muszę wrócić do sierocińca. Podczas drogi będę myśleć tylko o przejażdżce i wszystkich cudownych rzeczach, które widzę. Maryla poprosiła Anię, aby jej opowiedziała o swoim życiu. Dziewczynka opisała trudne dzieciństwo. Maryla nie wiedziała, czy cała opowieść Ani jest prawdziwa, ale o tym w naszym następnym odcinku. Tekst Maciej Zaręba i Joanna Sawicka. Czytał Ireneusz Machnicki.